Siemanko, siemanko, witam na moim kanale. Nie samym gamingiem człowiek żyje, dlatego dzisiaj przejrzymy, w jaki sposób zrobić misję w AdShersie. Przypominam dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest AdShers. AdShers ma swojego własnego blockchaina i zajmuje się reklamami w metaversach. W tym wypadku misję będziemy przechodzić chodząc po Decentralandzie. A więc zapraszam na dzisiejszy film i lecimy zgarniać tego airdropa. Ok, na samym początku jesteśmy tutaj na stronie AdShersa, gdzie mamy opisaną całą misję, co musimy wykonać. No i pierwszą rzeczą, jaką tutaj mamy do wykonania, to jest tworzenie portfela. Więc ja tutaj przejdę sobie na stronę, która wymaga tutaj do zainstalowania portfela. Ja się bawię na Chromie. No i na Chromie mamy tutaj extension, żeby dodać. Dodajemy rozszerzenie. No i zaraz zobaczymy, w jaki sposób cały tutaj portfel jest do skonfigurowania. I teraz jest to wymagane, żeby jak widget nam się pokazuje, którego wy oczywiście tutaj nie widzicie, trzeba będzie nacisnąć start, no i tutaj podać hasła. Ok, ja w tym momencie już mam założony portfel. Przyglądam się, jak on tutaj sobie wygląda. I tak jak mówiłem, tutaj został wykończony. Macie wszystko krok po kroku, to jest właśnie wasz adres, także wydaje mi się, że każdy powinien śmiało skonstruować i nie będzie z tym miał żadnych problemów. Na pewno każdy z was sobie poradzi, to tak samo idzie jak z założeniem MetaMaska lub nie wiem, portfelów na Solanie, także myślę, że sobie poradzicie. No i co tutaj dalej mamy? Należy wejść do Decentralandu i będziemy po kolei chodzić po tych alokacjach. Pierwsza alokacja, otwieramy sobie w nowym linku i sprawdzamy, czy uda nam się wejść. Oczywiście możemy tutaj do tej alokacji wejść i jako gość, i jako już osoba zarejestrowana adresem, także bez żadnych problemów. Ja tutaj będę wchodzić jako gość. Nie mam takiego stałego konta, żeby chodzić po Decentralandzie. Przynajmniej sobie nie przypominam, żebym coś takiego zakładał. Natomiast na samym początku rozwoju wiem, że śledziłem Decentraland, chodziłem tutaj po tej krainie, zwiedzałem, patrzałem, co się w ogóle dzieje. Także zaraz zobaczymy, czy jak szybko uda mi się znaleźć tutaj odpowiednie rzeczy. No i macie informacje, co tutaj trzeba. Trzeba znaleźć odpowiedni land, gdzie na banerze jest tutaj AdShers i potem wypełnić odpowiednią formę na Discordzie, także na announcement channel, no i też, tak jak mówię, wypełnić odpowiednią formę. Także zaraz zobaczymy, gdzie mnie w Decentralandzie to wszystko przyniesie. I po kolei będziemy wspólnie starali się wykonać misję. Ok, nazwać nasz awatar, z którym będziemy śmigać. No i tutaj bez subskrypcji, bez żadnego bawienia się w subskrypcję. Trzeba sobie to wszystko machnąć, także ops. Opsy Daisy. Ok, zaraz mi przeteleportuje tutaj do tego miejsca, w którym chcieliśmy sobie to wszystko sprawdzić. Zgadza się, 42108. No i zaraz sprawdzimy. Ok, tutaj macie klawiszologię pokazaną. Ja tylko się zastanawiam, gdzie ja mogę ten cholerny dźwięk wyłączyć. Ok, wydaje mi się, że chodzi o ten baner, który mamy tutaj. I to jest AdShers, czy to nie jest? Coś tu się zmieniło. Macie w górnym rogu. A, to jest reklama.
No, Celsjusz, troszeczkę nietrafione, nie? Można tak tu powiedzieć. Także. No dobra, szukamy innego miejsca, w którym możemy sobie pójść, jeżeli chodzi o tutaj tą miejscówkę. Także tutaj byliśmy, nic nie znaleźliśmy. Lecimy dalej. Sprawdzamy kolejne miejsce. I logujemy się w ten sam sposób, żeby wypełnić tą misję. Okej, po 15, może 20-minutowej batalii, próbując przeskakiwać z tych destynacji podanych na stronie Atresa do Decentralandu poprzez przeglądarkę, dostałem już takiego wkurwa, że to tak wolno się wszystko ładowało po parę minut, że stwierdziłem, że ściągnę klienta na Windowsie. No i tutaj po Windowsie, zaraz zobaczycie, dużo lepiej mi to szło, chociaż miałem błędy z czymś innym. Także lecimy dalej ku przygodzie. Okej, to lecimy teraz w taki sposób, że będziemy ręcznie wybierać każdy panel. Gotit. Nie chcę w ogóle tutaj. Wyłączcie mi tą muzykę do kurwy nędzy. A powiedzmy sobie, jeżeli będziemy robić coś takiego. O. 517. Dobra, pierwsza jest 42-108, szukamy 42-108. Czterdzieści dwa i do góry. Czterdzieści dwa, 108 i here we go. Czy to miał być minus? To chyba miało być minus. Okej, to chyba nie o to chodziło nam. Jeszcze raz sprawdźmy. Minus 42, minus 108. Minus 42. Okej. Nie, to nie to. Okej, jest minus 42, 108. I zaraz zobaczymy, co się tutaj w tym miejscu dzieje. Okej, sprawdźmy, czy widać tutaj jakikolwiek banel. O, jest, udało się. Za pierwszym razem, czyżby? Okej, i teraz zaraz zobaczymy, gdzie się przeniesiemy. Okej, i udało mi się za pierwszym razem, można powiedzieć, tych poszukiwań. Dopiero kiedy zainstalowałem klienta, to jakoś szybciej poszło, mimo że nie potrafiłem znaleźć na samym początku, gdzie tutaj pograć. Jeżeli chodzi o klienta Decentraland, to możemy sobie już zamknąć, nie będzie nam potrzebne, a może i będzie potrzebne. I teraz trzeba wypełnić tutaj tą całą formę. Your application ID. Ja muszę wstawić portfel i mój nickname na Discordzie. Oczywiście zapraszam na Discorda Atresów.
I po tym wszystkim będzie trzeba odpowiedzieć na post w announcement. Także zaraz zobaczymy, jeżeli chodzi o Discorda. Okej, mamy announcement. Tak, tutaj teraz wejść w announcement channel. I na ostatni post, a ostatni post, co on tutaj nam mówi? A trzeci sandbox. To jest właśnie ten banner. A trzeba tylko w jakiś sposób zareagować. No to wystarczy, tak, kliknijmy w polską flagę, 11 osobą. Ja zabieram się do wypełnienia tutaj tej formy, do podania wszelkich informacji. Natomiast, no jak widzicie, mi to długo nie zajęło. Mam nadzieję, że jeżeli chodzi o przeglądarkę, to będzie Wam dużo łatwiej to szło. Ewentualnie możecie spróbować w taki sposób jak ja, czyli ściągnięcie klienta Decentralandu i wtedy wypełnienie całej misji. Jeżeli Wam się podobał taki krótki poradnik, a uwierzcie mi trochę dłużej to wszystko zajęło, to zostawcie łapę w górę, zostawcie komentarz i dajcie znaka tutaj w komentarzach, jak Wam poszło. Jeżeli nie macie pomysłu, to hashtag RCGains. Jeżeli jesteście po raz pierwszy na tym kanale, zachęcam do subskrypcji. Dzięki wielkie, trzymajcie się i życzę sukcesów poszukiwania baneru. Na razie, cho.